rozpoczynamy w ogólnopolskim porozumieniu cykl konferencji. Dzisiaj jest posiedzenie, takie spotkanie inauguracyjne dotyczące otwartych funduszy emerytalnych. ZUS czy OFE, decyzja należy do Ciebie. Ten cykl konferencji będzie miał za zadanie uświadomić wszystkich naszych związkowców, jak działa system ZUS-u, jak działa system OFE, jak działają te filary, ale również chcemy porozmawiać o trzecim filarze, czyli o pracowniczych programach emerytalnych i IKX-e, ale też o pomysłach, które rodzą się w głowach parlamentarzystów, emerytury obywatelskiej. Mamy znakomitych gości. Przewodniczący Jan Gus będzie prowadzał nas do tej bogatej dyskusji. Witam serdecznie bardzo pana ministra Władysława Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej. Przepraszam, ale pójdę ministerstwem. Witam pana Marka Wieczora, wiceministra pracy i polityki społecznej. Oczywiście witam bardzo serdecznie panią prezes Łopacińską, wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Małgorzatę Rusewicz, prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz naszych znakomitych ekspertów, Michała Polakowskiego, eksperta do spraw polityki społecznej, Fundacja IKRA, witam pana, panie Michale, oraz Macieja Rogale, eksperta ubezpieczonego, który jest świetny w pracowniczych programach emerytalnych. Jak widzicie, eksperci są fachowcami od wielu dziedzin ubezpieczeniowych. Są z nami wszyscy, i ci, którzy są za OFE, i ci, którzy są przeciwko OFE. Dzisiaj musimy sobie zadać pytanie, co my mamy zrobić jako obywatele, jako związkowcy, jaką mamy podjąć. Pragnę przypominać w naszym gronie wszelkie znakomitości, a szczególnie chcę powitać wraz z koleżanki i koledzy, bo to, że dialog społeczny przeżywa chwilowy kryzys, to nie znaczy, że ruch zawodowy nie będzie walczył o twarde prawa ekonomiczne. To nie znaczy, że nie będzie się interesowany, gdzie są nasze pieniądze, które wpłacamy w ramach ubezpieczenia społecznego. To nie znaczy, że nie będziemy się interesowali, jaką przyszłość będziemy mieli na emeryturze. Oczywiście ci, co do niej dożyją, ci, którzy będą mogli je pobierać. W związku z tym OPZZ wielokrotnie, na wielu płaszczyznach podejmował dyskusję na temat zabezpieczenia emerytalnego. Wnioskowaliśmy kilkakrotnie w ramach prowadzonych dyskusji i zmian systemu emerytalnego, bo przecież praktycznie te zmiany są ciągłe. Raz większe, raz mniejsze. Raz się biorą za te specjalności, drugi raz biorą się za to osoby, które chcą coś jakby pomóc dla budżetu, no powiedzmy. W związku z tym, natomiast my powinniśmy troszczyć się o nasze interesy. Od idei, która dzisiaj nas tutaj zgromadziła, czyli idea informacji, przekazania rzetelnej informacji. To jest w moim poczuciu ta społeczna odpowiedzialność związków zawodowych, która dzisiaj została zrealizowana. Nie tylko to, co jest naturalne dla związku zawodowego, czyli ochrona praw pracowniczych, to, co jest wpisane w istotę i statuty związków zawodowych, ale to jest, myślę, że rozszerzenie tej formuły i wyjście z rzetelną debatą. Nie z reklamą, tylko rzetelną debatą. Co, na czym, na takim właśnie podejściu nam wszystkim ogromnie zależy. Bo ta propozycja jest propozycją całościową, propozycją komplementarną, ale też każdy z jej elementów wart jest wytłumaczenia, poinformowania. Tej informacji takiej rzetelnej pewnie brakuje cały czas o systemie emerytalnym. Kiedy w 1999 roku dokonywały się te zasadnicze zmiany, zmieniono formułę wliczania emerytury, wprowadzono zdefiniowaną składkę, podzielono składkę, którą przekazujemy, składkę obowiązkową, co będę zawsze podkreślał, którą przekazujemy i do otwartych funduszy emerytalnych, i do ZUS-u. To jest ogromna zmiana i ona nie przebiła się, pomimo upływu kilkunastu lat,
do świadomości, do ogólnej świadomości społecznej. Dyskusja dotycząca zmian w systemach emerytalnych też się bardzo intensywnie, prawda? I Polska jest jednym z liderów regionu razem z Węgrami, ale ta debata tak naprawdę toczy się już od lat 80. I teraz takie mam na pytanie, na pytanie, czy Polska potrzebuje emerytury obywatelskie, muszę odpowiedzieć, to zależy. To jest najgorsze pytanie, to jest najgorsza rada, jaką może dać, ale staram się odpowiedzieć dlaczego. To zależy od tego, jakie miejsce emerytura obywatelska zajmie w systemie zabezpieczenia. System emerytalny, system rentowy, system wypłat świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie ma możliwości bankructwa. To należy bardzo wyraźnie powiedzieć. Wypłata świadczeń jest gwarantowana wprost przez państwo i jeżeli do systemu wpływa zbyt mało składek, a tak się dzieje od bardzo długiego czasu i tak będzie się działo przez kolejne dziesięciolecia, to ubytek tej składki, ten brak, który powstaje do wypłaty świadczeń na bieżąco, jest dofinansowany z dotacji z budżetu państwa. Dorota Werska ze Związku Zawodowego Pracowników ZUS. Ja mam takie pytanie, być może do pani wiceprezesa Łacińskiej, być może pan Buciak zechce odpowiedzieć, bo wiemy, że ZUS nie otrzymał żadnych środków na dodatkowe zadania, jakim jest obsługa OFE. W związku z tym, czy przyjęcie tego poważnego zadania będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami, na przykład kosztem realizacji bieżących zadań, czy jeszcze większego obciążenia pracowników ZUS-u, no bo innego wyjścia nie widzimy, jako pracownicy się martwimy, że po prostu jest to dodatkowe, kolejne zadanie, bardzo poważne, bardzo terminowe, na które nie mamy pokrycia środków. Natomiast na pytanie, czy dodatkowe środki ZUS dostanie na wynagrodzenia dla pracowników lub na zatrudnienie nowych pracowników w związku z nowymi zadaniami. Na ten moment odpowiedź jest nie. A prezes podjął poczynił starania, ale jest możliwe, żebyśmy takie środki dostali. Ale starania oczywiście zostały w tym kierunku podjęte. Proszę państwa, taka jest rzeczywistość.